Ala Zwańska, jestem z Kotunia. No, udział wzięłam nie tylko, żeby się przejechać, ale żeby pomóc. Także lubię rowerem jeździć i dlatego przeszkody były, ale w sumie dojechałam. Nazywam się Barbara Juziłak, należę do stowarzyszenia You Run Team. Wzięłam dzisiaj udział w biegu charytatywnym. Oprócz tego, że moją pasją jest bieganie, to mogę połączyć pasję pomagając też chorym dzieciom, bo dzisiaj właśnie pomagamy chorej dziewczynce. Cały dochód przeznaczony jest na leczenie dziewczynki. Chciałabym wszystkich zachęcić do udziału tego typu biegu, bo przyjemne można połączyć z pożytecznym. Dobiegłaś jako pierwsza kobieta. Jest tak. Satysfakcja? Jest bardzo duża satysfakcja, tym bardziej, że zaczęłam tutaj nie od zera, bo wybiegłam od domu, więc na liczniku miałam 10,5, jak startowałam ze startu, więc to jeszcze bardziej cieszy, że jest forma. Mimo, że latka cały czas, jak to się mówi, coraz więcej lat na karku, ale forma jest. Nazywam się Michał Szczypiorski, jestem członkiem grupy biegaczy Skórzec Biega. Zorganizujemy tego typu rzeczy, żeby po prostu pomagać ludziom, którzy potrzebują. Sport to zdrowie, bieganie wspaniałe, zachęcamy, zapraszamy wszystkich. Jestem z Kotunia, razem z małżonką wspieramy grupę, wspieramy tutaj okoliczne imprezy, organizujemy. Mam na imię Kasia Zanowska. Jesteśmy tutaj po to, żeby pomagać Lence przede wszystkim. Zawsze jako klub startujemy we wszystkich biegach charytatywnych, bo lubimy pomagać, tak? A robimy to, co lubimy, też biegamy, więc przy okazji pomagamy. Spotykamy się z znajomymi, miło spędzamy czas, zawsze jest fajna zabawa, fajna atmosfera. No i zapraszamy wszystkich do biegania wspólnego. Jak wrażenia z trasy? Ogólnie trasa bardzo fajna, bardzo urozmaicona, 8 km lasem. No, piękne tereny, w Nowej Dąbrówce zapraszamy częściej biegaczy, pozytywnie. Jak wrażenia? Fajne, pozytywne. Bardzo fajna trasa, mega trasa, naprawdę super. Biegło się bardzo dobrze.